Dzisiaj temat ogólnie znany, pompa tandemowa, tandem pumpę. Będę ją wymieniał, bo moja cieknie. Hamulce są, podciśnienie jest, normalnie jedzie, paliwo pompuje, jednak cieknie spod pokrywki. Ja mam inną, miałem luka, tutaj zakupiłem Boscha, używkę oczywiście i założę ją, zobaczę, jak będzie niedobra. Ściągnę ją i odeślę po prostu, zaryzykuję. Moja pompa działa dobrze, pompuje dobrze paliwo, nic się nie cofa, odpala, odstrzała, nie ma z tym żadnego problemu. Także wjeżdżam połową do blaszaka, jak się uda, i zaczynamy robotę. Ściągamy osłonę, bo bez tego nic nie zrobimy. No i tak, tutaj jest nasza nieszczęsna pompa. Trzeba odkręcić rurę od dolotu. No i jak już wyciągnęliśmy tę rurę, to tu nam się odsłania całkiem lepszy dostęp. U mnie jeszcze widzę, że jest podgrzewacz, tu są te świece żarowe, słowetne. Nie wiem, jak to będzie z założeniem nowej pompy, ale mam nadzieję, że nie będę musiał tego odkręcać. Tutaj jest ta śruba, a druga jest za kolanem odchłodzenia chyba od tej grzałki. W modelach, gdzie tego nie ma, na pewno jest dużo łatwiej, a tutaj to nie wiem, czy w ogóle się da klucz wsadzić. Zaraz zobaczymy, spróbujemy. No to jest, co tu dużo mówić, kiepskie dojście, no. Czyli wydaje mi się, że tylko tutaj byłby dobry albo imbus z kulką, może jak pójdzie, jak nie jest mocno dokręcone, albo przegub na tę, do tej nasadki. Bo ona tutaj nie wchodzi po prostu pod kątem prostym. Musiałbym te kable tutaj odkręcić, czyli odkręciłem sobie te kable i teraz już mi powinien klucz tam wejść. Także do tamtej śruby na dole to jest naprawdę bardzo ciężko podejść. Jeszcze zdejmę sobie tutaj, widziałem, że mi przeszkadza wężyk od paliwa, to sobie od razu ściągnę górny. No i jak do tej pory tam nic się nie okazało skuteczne, żebym mógł założyć, więc spróbuję tutaj. Mam taki kluczyk, dorabiałem kiedyś do czegoś, piątkę, krótki, obcinany. On by tu mógł wejść pomiędzy tą rurę a to. Jak się uda go tam założyć, no to już jesteśmy w domu, nie? No, jest dobrze. Także tu jest przesrane, od razu mówię. Tutaj na pewno dużo wulgaryzmów padnie. Ja oczywiście je tu wytnę, nie? Bo nie będę ich puszczał wam, ale to jest naprawdę przesrane się tam dostać do tej śrubki. Po pierwsze to dlatego, że jej po prostu nie widać stąd. No oczywiście nic nie widzieliście, ale tam musicie mi wierzyć na słowo, że udało mi się założyć ten kluczyk, taki króciutki, i poluzować tamtą śrubę na dole. Także teraz to tylko jest żmudnej pracy tam chwila, żeby to poprzekładać po jednym ząbku, na tyle zluzować tą śrubę, żeby palcami się dało ją odkręcić. No bo z innymi zakładam, że nie będzie problemu. Jednak założę sobie drut, bo drutem będzie tutaj łatwiej manewrować. Także jak już sobie zluzujecie tą śrubę, podsuwacie sobie te wszystkie przewody, tu najlepiej, żeby mieć jak najwięcej miejsca. I tak wam powiem, że jak tak wszystkie podsuwacie, to tę śrubę nawet tam trochę widać tutaj, a to naprawdę bardzo ułatwia, bo widzicie po prostu, jak podchodzicie tym kluczem do niej, nie? I jak już jest luzowana, to nawet takim czymś można sobie tam wsadzić, jeśli nie ręką, ale to też wam się przyda do zakładania, no bo wiecie, odkręcić to jedno, a później trzeba to będzie, i widzicie, tam ona jest, ta śruba, i można do niej podejść, co prawda z kąta trochę, pod kątem, ale można ją tak o, jak już jest luźna, odkręcić. Sorry, z nosa mi leci. I już ją mam, o. Także jest spoko. Dlatego od niej zacząłem, że pompa się nie rusza i można wtedy ją lekko odkręcić. Jest śruba. ale chyba jednak tam będzie łatwiej dać normalną śrubę na zwykły klucz i ja chyba wymienię jednak ją. Od pompy mamy jeszcze do odpięcia wąż od powrotu, tam jest, tam na dole, ale to będzie może łatwiej, jak ją wyciągnę trochę do góry i wtedy kombinerkami zluzuję ten wąż. No jest, wyciągnięta pompa. No jest, powiem wam, że ciasno. Jest naprawdę tu ciasno. Ściągnięcie tych gumowych fajeczek może trochę pomóc, tak szczerze mówiąc, zwłaszcza tej jednej, bo ona jest tutaj najbliżej. O, tak, jest lepiej, jest na pewno lepiej. To naciągniemy trochę sobie. Oczywiście wąż jest zapieczony i nie chce wyjść. Dlatego trzeba będzie się tu pewnie troszkę nasiłować z nim. Ale myślę, że jak go trochę pokręcimy, tak o, to on puści, tak jak zawsze puszczają te węże. O, już jest, puścił. Dobra. Mam nadzieję, że będzie trzymał. O. Dobra. Czyli mamy wyjętą tę niedobrą pompę. Oczywiście można mówić, że to jest wadliwa pompa, to jest A numerkiem, to jest jedna z pierwszych pomp, jeszcze jest na o-ringu tutaj, a nie na tej blaszanej już szczelce. Tak, można powiedzieć, że jest mało trwała, wytrzymała 22 lata i pewnie przebiegu nie wiadomo ile. Może z 500, 600 tysięcy albo więcej. No tak, rzeczywiście to jest wadliwy temat. One się psują bardzo szybko, tak, na pewno. Dobra. I tu założymy sobie pompę od innego, już nowszego sprzętu. To jest 2000 roku pompa. Tutaj jest 2008. Rzekomo to wszystko pasuje. Więc mam nadzieję, że nie będzie problemu i będzie to sobie chodzić. Dodam tylko, że tu oczywiście kruciec miała luźny, ale to tak z 5 lat temu gdzieś zakleiłem, nawet oczywiście bez wyciągania jej, na szybko poksipolem i do tej pory nie miałem z tym żadnego problemu, więc jakby ten problem tej pompy to jest żaden problem, bo spokojnie można sobie z tym poradzić, o, tak jak widzicie, jak ja. Teraz jak mamy ściągniętą pompę, to tu musimy sobie wszystko wyczyścić, odtłuścić to, umyć, pozbyć się... Aha, jeszcze mam do wymiany ten wąż tutaj od chłodzenia. Tu widzę, że ten już spuchł tutaj dość solidnie, więc nie chcę mieć z nim problemów, dlatego jego wymienimy też. Teraz jeszcze sobie to na szybko wymyjemy. Użyjemy do tego płynu do mycia silników i wody do zmycia. No to teraz sobie to wymyjemy, damy sobie jakiś kartonik i teraz już myślę, że śmiało można to popsikać. No i od razu delikatne suszenie, żeby w mokrym nie robić. No i teraz chciałbym tego węża wymienić bez spuszczania wody. Ja sobie go pozaciskam. Tu może szybko założę drugiego do góry końcówką, to płyn nie wyleci. Później zaślepię go z drugiej strony, no i jakoś tak zakombinuję. Oczywiście najłatwiejszym sposobem będzie spuścić płyn, przynajmniej do tego momentu. Jednak ja nie chcę tego robić, zimno jest, moczyć rąk czy coś. Spróbuję to zrobić bez spuszczania płynu. No już mam przełożony ten wężyk. Ten wężyk nie wygląda źle, ale z tymi oryginalnymi dystansami jest nie do założenia. To jest po prostu jakaś głupota świata. Nie wiem czemu, no, może nie miał producent tanich takich odbojników innego wymiaru, ale to są do dupy zupełnie. To nie wejdzie, to od razu zmieniajcie. One są przyklejone, a te fabryczne nawet bardzo dobrze przyklejone, ale oderwać można śrubokrętem, nie? No oczywiście krew się leje, nie? Nasrali tu tych rurek po prostu dramat. To jest jakiś koszmar, oczywiście dla naszego dobra. Wszystko mokre z płynu, trochę się jednak wylało, no trudno. Aha, trochę tu mam jeszcze tę rurkę źle ułożoną. Sobie ją tu przeciągnę. O, teraz jest już super. To już teraz przystąpimy sobie do montażu pompy. Świetna uszczeleczka. Wciskana na ząbki, także inaczej nie pasuje. Tu mogłoby być troszkę lepiej, ale dobra, jest ok. Na pewno to lepsze jest niż jakieś o-ringi. Chociaż to jest jednorazowe, a o-ring jakby poszło coś nie tak, to można zawsze po chwili oczywiście, bo po dłuższym czasie już nie, ale tak raz za razem, można drugi raz ułożyć, no. Także to ma swoje zalety. No i zakładamy to. Od razu chyba, tak jak ściągałem powrót, to jego od razu założę. No i dobra, mamy to. Teraz co? Czy to wejdzie? Może być problem, ale może się uda. Aha, trzeba ustawić tak jak wałek. Zauważyłem, że to najbardziej przeszkadza. Taki czubeczek tutaj jest, o, i tutaj śruba przeszkadza. Ja go tutaj chyba z milimetr podpiłuję i już powinno być lepiej założyć. Chociaż tak, o, jak będzie mało, to ja go jeszcze podpiłuję sobie. Weszło, ale niestety nie wcelowałem na wałek. Jest dużo lepiej już teraz założyć. To od razu mówię, że naprawdę się poprawiło. Jednak i tak nie wcelowałem. O! Jest! Siedzi! Dobra. To co? Teraz sobie złapiemy. Tak, to jednak ma być opięte. Oczywiście. O, dobra. Jedną mamy, a druga wpadła gdzieś tam. Dobra. Mamy tu. Teraz tylko złapać trzeba. Może nie być takie łatwe. Trzeba kluczyk. To ja tu tym razem już zakładam zwykłą dziesiątkę. Myślę, że to będzie w razie czego kiedyś łatwiej odkręcić. Chociaż mogę się mylić, no nie wiem. Tu od razu powiem, że tym się lepiej kręci niż imbusem. Do nasadek zawsze mamy więcej, do normalnych nasadek więcej mamy różnych przejściówek, różnych długości niż do imbusów i dlatego jednak ta śruba zwykła tam pod spodem, ona lepiej się tutaj, lepiej się ją przykręca niż imbusową. to ja jednak jak jedną śrubkę daję inną, to drugą też dam inną, żeby nie było, że tam jakaś inna twardość jest, inne zużycie, żeby one równo jednak dociskały te płaszczyzny, to dam obie identyczne śrubki. Za drugim razem już mamy wprawę, więc to idzie dużo szybciej. To jest jakaś śrubka chyba specjalna do tego, przeznaczona z podkładką. Ja dam taką bez podkładki, już jest łeb podkładkowy, więc powinno być dobrze, ale się lepiej wkręca taką, wiadomo. Czyli pompa jest wstępnie przykręcona. Teraz momenty. Ja tak dokładnie nie wiem, jakie tu, na jakie momenty ma być dokręcone. No na pewno ważne, żeby było równo. I na pewno te dwie większe śruby były innym momentem przykręcone niż tamte mniejsze, bo przy okręcaniu tu było czuć wyraźną różnicę, że jest inna siła. Chociaż to jest jeden element, ale jakby dwie rzeczy uszczelnia i dlatego pewnie są dwie różne grubości śrub dane. Teraz sobie dokręcę. Te dolne śruby były leciutko dokręcone, te górne mocniej. Przykładowa jakaś tabela momentów znaleziona w necie. M6, 8,8 śruby, powiedzmy, że tam były. To jest 9,5, czyli dycha. M8. M8 to jest 23 N. Czyli M6 dycha, 23 M8. 11 nawet mogę dać. Zaraz zobaczymy, jak to będzie mocno. To będzie za mocno, te śruby aż tak mocno nie były. Ja sobie je najpierw przykręcę wszystkie na jakieś 8 może. 10, 9. O. Na 9 sobie przykręcę. Nieraz też te momenty nie są też takie ważne jak właśnie to, żeby one były równo dokręcone. Także jak nie macie tego klucza, to nie przejmujcie się, bo to naprawdę nie jest aż takie ważne. Tam ta uszczelka ma duży zakres, więc ona się jakoś tam na pewno dopasuje. Dłuższą przedłużką podszedłem. Z tym, że tutaj trzeba sobie te kable dobrze odepchać i wtedy ona prawie na prosto tutaj wchodzi. Teraz większe śruby. 8 na 23 N. No i ta słynna ostatnia śruba, której nie widać prawie wcale. No i dobra, mamy to dokręcone. To składamy dalej. I teraz już mam to poskładane tak aby, nie? Tak wiecie, nie mam przykręcane nic. Ale że no pompę kupowałem starą, gdzieś tam używaną, więc nie wiem, czy ona chodzi. Jak będzie dobra, to ja to dopiero wszystko poskręcam. A teraz chciałbym sobie zalać jakby układ paliwem, żeby mniej kręcić, no bo tego paliwa tam już nie ma, bo ono spłynęło z powrotem do... Pompa jest sucha pewnie w środku, stąd z węży spłynęło, zanim co to tam pewnie minutę trzeba kręcić, łechtać tym rozrusznikiem, że akumulatora może braknąć. No i teraz przydałoby się trochę zalać tę pompę, żeby nie kręcić za długo. Tutaj jest wlot do filtra, czyli no, udało się ściągnąć ten wężyk. No to teraz spróbujemy sobie przez pompę zaciągnąć paliwo. Obawiam się, że jak filtr jest mocno zabrudzony, to taką szczykawką będzie ciężko to paliwo zaciągnąć. Ale może, kto wie. Robię podciśnienie. Widać, że jest, bo... Nie zobaczymy, no może akurat. Tu musiałoby dojść paliwo aż dotąd. O, idzie paliwo. Widzę, że tu już mi idzie paliwo. To strzykamy. O, idzie, idzie. Jeszcze bąbelkuje, ale już idzie to paliwo. Czyli jest szansa, że już przeszło przez pompę. To wolno idzie, wolno, wolno. Ale jeszcze bąbelkuje. Jest takie mętne. Idzie powietrze. Widać, że jest podciśnienie, bo jeszcze strzykawka się wraca. To jeszcze chwilę potrzymamy. Zawsze to będzie mniej kręcenia. I może wyciągniemy też tam różne syfy jeszcze z układu, jak idzie, 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 idzie. Jeszcze idzie. Dobra, ja sobie to wyleję i zrobię jeszcze raz. Zobaczymy, czy się cofnęło. Widać, że paliwo już się nie cofnęło. Widać, że ono pomalutku tutaj idzie. To już starczy. Zakładamy szybko. No i dobra, pompa jest zalana. No to co, przewody mamy tu wszystkie pozaczepiane od czujników, czy co tam było podczepiane. To na razie nie skręcam, bo to tylko dla odpalenia i tak nie będę tak jeździł, tu żeby tylko coś tam coś dmuchało. Dobra, no to co, próbujemy odpalić. Tu żeby nic nie leżało już. Tu kartka, żeby nikomu nie przyszło do głowy. Dobra. No próbujemy. Zagrzejemy go, oczywiście. Więcej osób pisze niż ty. Zagadał, bo coś paliwa tam było. W pompowtryskach. Odpalił i cyka. Widać, że to zassanie paliwa bardzo dużo daje przy odpalaniu, bo naprawdę auto no odpaliło, widzieliście, bez żadnego problemu kręcenia, 3 sekundy i auto chodzi. No i wygląda tu na to, że pompa jest dobra, podciśnienie dobre wytwarza, ja nie będę nawet tego mierzył, to hamulce weryfikują właściwie, czy ta pompa dobre podciśnienie robi. Ciśnienia paliwa, no to tutaj jest temat inny, bo tam jest niby ta śruba do pomiaru, ale to nie jesteśmy w stanie nawet tam dosięgnąć, więc nie będziemy tu mierzyć, bo to się po prostu nie da tutaj zrobić, nie? Teraz składamy wszystko już sobie tak jak ma być, układamy węże, zapamiętajcie sobie, zróbcie fotę. To już nie będę pokazywał, bo to jest wiadomo, odwrotna czynność do tamtej, rozbierania. Teraz no, mam nadzieję, że YouTube dobrze zapozycjonuje mój film, bo naprawdę ja nie znalazłem takiego kompletnego filmu, który by mówił akurat w tym aucie o wymianie, o tych niuansach, że tam jest tak ciasno, że można sobie jakoś pomóc, wiecie. Temat wymiany takiej pompy w takim silniku uważam, że tu wyczerpałem. Zapraszam oczywiście na mój kanał, tam jest trochę już o tym aucie, o innych rzeczach. Pozdrawiam i do zobaczenia.